Witam w kolejnym odcinku. Zaczynamy to wszystko fugować, bo każdy pokój już mamy ogarnięty. Uwielbiam tą zimę, gdzie trzeba wszędzie z lampą łazić. Masakra. Dobra, tu mamy pokój zapultowany. Jeden. Drugi. I łazienka. Nagrywam tak na szybko, bo już mi się nie chce zbytnio. I tak jak mówię, z tą lampą trzeba wszędzie łazić, to nawet nie mam ochoty. Dobra. Lecimy ze spoinowaniem. Może być na górze gdzieś. No, dobra. Idziemy na dół. Agregat sobie przygotowujemy. Tutaj mamy sufity już pofugowane na dole, ale to nie jest temat filmu, a gładź mamy
najnowszy produkt. Nowość na rynku. Nie ma jeszcze tej gładzi nikt. Nikt jeszcze jej nie testował. Jestem pierwszym testerem. A gładź to... Ta-dam! Stara leferka. Ma ktoś to jeszcze? Masz to w Polsce? Masz to w Polsce? Panie, proszę, pół palety, kurde. Starej leserki. To będzie robota szła. Ile tam nam trzeba? Trzy worki? A, może cztery. Cztery worki starczą. To już niestety... Kiedyś wrzucałem post na Instagrama, że to już ostatnie podrygi, ostatnie worki. Ale jednak jeszcze mi się na magazynie coś uchowało i teraz już faktycznie ostatnie 11 worków pójdzie nam na tą inwestycję tutaj. Czyli 11 worków. Zaraz wam powiem, ile metrów z tego zrobię. 165 metrów zrobię. Czyli prawdopodobnie całą górę wypryskam tą leserką, a na dół już będę niestety musiał kupić nową i nową testować. Ale jeszcze Mercedes się ostał. Dobra. Ogarniamy agregaty, pyk, 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 ble, ble, ble. I lecimy z timelapsem tam na górze. Tych dwóch kotów. Działamy. Jestem tutaj sobie na drugi dzień. Przyszedłem z buta, bo mam blisko. Przyszedłem skontrolować, co tu się w ogóle dzieje. Całą noc chodził wiatrak z osuszaczem po to, aby tym powietrzem tutaj ruszyć, bo tutaj za tymi jętkami, tam w rogach, to wszystko by się kisiło.
I dlatego ten wiatrak musi chodzić, żeby tym powietrzem ruszać. Ale jak widzę, to wszystko ładnie powyzychało, trochę w rogach jest takiego wilgotnego, tutaj widzę coś, też to widać na kamerze, ale tu już wszystko powysychało fajnie. Tam jeszcze troszkę na kolankowe jest mokre, o, w tym miejscu widać takie trochę ciemniejsze i myślę, że wiatrak mogę już wyłączyć. Osuszacz niech sobie chodzi. Tutaj śnieg na oknach, tu ciemno. Ale jest git. No, kołty powklejane. Później trzeba to rozszpachlować szerzej. Wszystko. Okej, tu mamy. Tu się nic nie dzieje, idziemy do kolejnego pokoju. Ta sama sytuacja. Okej, tu też się nic nie dzieje. No i teraz będzie można to sobie fajnie przeszlifować. A w sumie jak tu jestem, to może jakieś takie poprawki zrobię, które coś tu kojarzyłem, że w dwóch miejscach miałem za mało masy i po prostu mi nie zalało i zostały takie małe kratery. To chyba było tutaj na górze, tam w jednym miejscu. Sobie to poprawię i akurat na jutro będę miał wszystko wyschnięte i będzie można to szlifować. Wyszlifujemy, odpylimy, wszystko sobie te jętki przygotuję już pod malowanie. Tak więc jak rozbiorę, znaczy no, jak rozbiorą mi tą platformę, to wtedy do malowania, jak już będą schody, tylko będę potrzebował rusztowanie warszawskie na kółkach i już sobie ogarnę to malowanie z warszawki. Tak mi się przynajmniej wydaje, że tak to sobie ogarnę. Chyba że jeszcze wpadnę na pomysł, żeby to pomalować, sam sufit. No ale jak, no nie mam tu gdzie tego odciąć nawet. Wyszpachlowane mam tam dotąd, jak widać. Tutaj mam też dotąd wyszpachlowane, żeby już później z warszawki się tam nie kłopotać ze szpachlowaniem. No, no dobra, zobaczymy. Nic, to sobie niech dalej schnie i widzimy się za chwilę, jak szlifujemy. Okej, jesteśmy na trzeci dzień po weekendzie. Wszystko już sobie podosychało i po wyschnięciu i skurczu masy to wszystko wygląda w ten sposób. To są wargi, wiadomo, od kończenia ciągnięcia pióra. Naturalna rzecz, ale wszystko to wygląda w taki sposób. Za wiele tu nie widać, bo jest zajebiście wyszpachlowane. Dobra, szlifujemy to i widzimy się za chwilę po szlifie.
Push your head to dust. Y'all remember me? Okej, jesteśmy po prawie miesiącu z powrotem. Schody zamontowane. Tutaj grunt miał dużo czasu, żeby wyschnąć. I tak to tu wygląda. Elegancko. Jest git. Dobra, teraz... teraz musimy zabezpieczyć schody. Tutaj widzę, inwestor zabezpieczył, ale tylko stopnie. Trzeba zabezpieczyć jeszcze te barierki i od dołu. No bo musimy teraz tutaj się połączyć gładzią z naszą wcześniejszą gładzią. Tu jeszcze sobie te pomieszczenia tutaj poogarniamy. Trzeba rozszpachlować te wszystkie no-coaty. No. Tu to samo. Dobra. No nic, działamy dalej i jak już będziemy mieli to wszystko tutaj porobione, no to będziemy malować. Okej, tutaj mamy wyszpachlowane, zagruntowane, platformy nie ma, jest warszawka, są już schody, jest reszta ścian wyszpachlowanych nową LSR-ką, tu jest stara, tu jest nowa, tu jest stara. LSR-ka. I teraz tak. Co do LSR-ki? Każdy mówił, o Jezu, ale ta nowa LSR-ka jest do dupy. Jejku, nie da się tym robić. Stara to było coś. Matko Bosko, Częstochowsko. Moje odczucia są takie, że to się niczym nie różni. A ja myślę, że miałem jakby najlepszy przykład na przetestowanie tego, dlatego że tutaj mam starą LSR-kę, wyjechałem sobie trochę na ścianę i w tym miejscu się połączyłem nową LSR-ką. No i wiadomo, nowa była napryskana na starą. Jeżeli byśmy mieli twardszą masę, czyli ta LSR-ka, jak to gadali, ojejku, ta nowa LSR-ka twarda, trzeba wyjść z gradacji, ble, ble, ble. Jakbyśmy, do tego za chwilę wrócę, jakbyśmy mieli twardszą,
powiedzmy tą nową, a miększą starą, to było tak, że szlifując tutaj ścianę, szlifując i wyjeżdżając na nową, to ta by się wolniej szlifowała, ta szybciej i po prostu ta by się bardziej wydzierała, ta wolniej i to przejście byłoby kiepskie. No nie dałoby się uzyskać fajnego przejścia. A ja wam tu pokażę, że to przejście jest eleganckie. Ja tutaj szlifowałem maszyną i normalnie wjeżdżałem na starą LSR-kę na nową i one się jednakowo tak samo szlifowały. Nic w ogóle nie czułem, że muszę gdzieś na tej przytrzymać trochę dłużej, na tej uważać, bleble. Normalnie wjeżdżałem maszyną 50% na tą, 50% na tą i szlifując normalnie się obydwie szlifowały tak samo. Stoi. Op. I teraz popatrzcie się. Stara, tutaj stara, nowa, stara, nowa. Moment, tu, gdzie mam palec. W tym miejscu, tutaj już się zaczyna. Idealnie mam na granicy. Stara, nowa. Jak już jest tak blisko, to nawet tego nie widać, bo te kolory na kamerze, jak widzę, że już tutaj... No, tak bardzo się nie różni, jak od dalej, no to widać, że tu jest stara, a tu nowa. I teraz jak zbliżam. Zobaczcie. Nic tu nie widać. Żadnego drastycznego przejścia. O. Tu jest łączenie. Stary z nową. Nic tu nie widać. Odczucie pierwsze było takie, jeżeli chodzi o starą LSR-ę, znaczy o nową, że już wam mówię, o nową LSR-kę, że tak, szlifując papierem 220, papier mi mniej starczał, szybciej się zużywał. Okej, okay, można zejść z gradacją 180 faktycznie, ale i tak nawet papier 180 szybciej wchodzi, szybciej się zużywa, czyli jak mamy 220, 180 to też. Jest taki minus tej LSR-ki. Na starej to później było, że jeżeli już mamy zużyty papier, to ona później się tak wybłyszcza, ta nowa LSR-ka. Ale to już musimy mieć naprawdę zciorany papier. No ale to wiadomo, do tego nie dopuszczamy. Jak już widzimy, że już papier nie daje rady, wymieniamy nowy i lecimy. I w ogóle to jest temat nieistotny. Druga sprawa. Jak mamy mniej tej masy narzucone, to trochę szybciej podsycha. Trochę szybciej. Powiedzmy, no trochę, no w sumie znacząco. No 30% szybciej. Ale jeżeli nawalimy tyle, ile powinniśmy nawalić, tam w milimetr, półtora, to sobie na spokojnie wszystko ściągamy. Ściąga się tak samo, obrabia się tak samo, a nawet nowa LSR-ka jest o tyle lepsza, że jak już nam to tak podeschnie na tyle, że jest takie, powiedzmy, suche na dotyk, nie klei się i chcemy zrobić jakąś poprawkę od razu, no to możemy zrobić i się nam ta już wystygnięta jakby masa nie szurka, nie kulkuje się tam, nie schodzi. Bez problemu możemy na niej pracować. Tak więc ja osobiście żadnej różnicy, żadnej, tutaj gadam, żadnej, no dobra, no nie ma wielkich różnic, no. Takich, że moje, ale ta LSR-ka jest do dupy. Pierwsze wrażenie, okej, okay, tak tutaj mniej napsikałem, gdzieś tam w rogu, powiedzmy, szybciej mi przyschło, byłem wkurzony, a szybciej ciągnie, faktycznie, tak jak mówili, bleble, ale jak sobie napierdzielę na rogi wszędzie ostro, to sobie ściągam bez problemu i już te różnice, wszystko zanika. No kolor jest trochę jaśniejszy i może dlatego ta jest taka bardziej szara teraz w sumie wychodzi, a tamta taka bardziej błękitna. Czy tam kremowa, a tamta szara. Jeden pieron. A jest różnica, jak popatrzymy. Nie wiem, czy to gdzieś tu. No widać. Tu nowa, tu stara. No widać, o co chodzi. Wiadomo. Tam mamy już pokój pomalowany, ale to...
Będziemy malować tu, będzie pomalowane, to pokażę. Tak więc śmiało można kupować tą nową LSR-kę. Idźcie, idzie. Ewentualnie jeszcze muszę przetestować tego, tą jeszcze jedną masę, bo tam jest jakiś EV filler czy coś takiego. Dobra. To w tym odcinku jeszcze chyba szybkie malowanie. Przejdę z malowaniem, pokażę. I będzie git. No jeszcze tutaj to przed malowaniem to tak wszystko wygląda, wyszlifowane, elegancko, linie zachowane, jedna linia, druga linia, tutaj trzecia, czwarta, piąta, szósta, wszystko jest git, dobra. Ok, mamy to pomalowane na biało. W sumie już prawie tutaj wszystko jest gotowe. Schody są, podłoga, listwy już jakieś powklejane, drzwi ukryte, pomontowane. Jedne, drugie, trzecie. Fajnie one się tutaj prezentują. Tak to wygląda. Czekałem na pogodę jakąś fajną, żeby pokawać, ale tam są chmury, tutaj słońce jakieś wychodzi. W końcu tak więc jest trochę jaśnie, bo wcześniej zawsze była taka ponura pogoda i tutaj było ciemno, to nie będę nagrywał, jak jest ciemno. Jakieś tutaj słońce spada. Jest dobrze, no tak to wygląda. Jest pomalowane, jest gotowe.
chwilę tam przejdę na dół, na szybko pokażę. Tutaj jest to łazienka. Tutaj jest pomalowane farbą łazienkową. Taką niematową. Czyli tutaj się nam nic nie wybłyszcza. Wszystko tu jest ciachnięte. O, to jakaś kropelka wody się skądś pojawiła. Na drugie okna poleciało może coś. Ale dla tej farby to nie robi problemu. Ciach, tu mamy tak. Tutaj w tej stronie się otwiera. Tutaj mamy tak. Tutaj wszystko elegancko też. Ciach, ciach. I tutaj te jętki, jak pamiętacie, które nam wchodziły do muru i wychodziły tutaj z drugiej strony, one były oparte na murze w niektórych miejscach, otynkowane, obklejone, brudne. Myśmy je wyszlifowali, wykuli dookoła, zrobili dylatację ładną i wokół tych jętek. Teraz to wygląda tak. Nic tutaj nam nie pęknie. Jętka jest oddylatowana od ściany. Każda jedna jest tak zrobiona, jak widać. I teraz mamy spokój. Mamy ładną linię. Ładnie się to nam prezentuje. Fajny efekt. I nic tutaj nie będzie pękać. Dobra, przejdziemy jeszcze tu na dół. Pokażę, jak to tutaj sobie inwestor ogarniał tynk. No tu mamy ten sufit na dole z takimi oto lampami licowanymi z zabudową. Też fajnie to wygląda. Lenica otwarta, sufit. Tutaj też drzwi ukryte, jedne, drugie. Tutaj mały pokój. No i tutaj. Tak to wygląda wszystko. No i to na tyle. No. My tam działamy z garażem. No to później zdjęcia będą jakieś na Facebooku, bo tam nie będę nagrywał. No i tyle. Tak to wygląda wszystko. Chyba tutaj nie ma nic więcej do pokazywania. Dobra. A jeszcze mogę powiedzieć, że tutaj nie użyłem ani grama akrylu. Tutaj nie ma, przy tych jętkach. Okej. To było na tyle. Dzięki za oglądanie. Do następnego.